Halo, witajcie po raz kolejny. Dzisiaj taka mała niespodzianka. Jestem na symulatorze lokomotywy BR-185. Jest to niemiecka lokomotywa elektryczna. Dzisiaj akurat korzystam z okazji, że nie ma żadnego ucznia ani maszynisty, który musiałby wykonać jakąś jazdę treningową czy jakiś egzamin. To pokażę Wam, jak przygotować ten symulator lokomotywy 185 do jazdy. Troszeczkę pracy jest tutaj, punkt po punkcie. Postaram się Wam wytłumaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Bardzo przyzwoity, ładnie odwzorowany pulpit maszynisty. Duży monitor, na którym będziemy obserwować naszą trasę podczas jazdy. Tu jeszcze takie urządzenie ważne, które wytłumaczy Wam punkt po punkcie, jak to wszystko funkcjonuje. Tu jest taki przygotowany schemat. Zobaczcie, że 30 punktów, które trzeba wykonać, zanim ruszymy w ogóle. Ja tutaj zmieniłem sobie pierwsze 4 punkty, tak żeby Wam pokazać, w jakiej kolejności możecie to wszystko wykonywać. Tu już załączyłem sobie światło. Ten pierwszy przycisk, widzicie, jak się go da do przodu, to załącza się światło, dzięki temu wszystko jest bardziej widoczne. No dobra, to zaczynamy. Pierwszy punkt, erste punkt, Richtung Schalter in Stellung V bringen, czyli tak zwany kierunkowy, Richtung V, czyli do przodu. Tutaj mamy ten przy po lewej stronie, dajemy pierwszy punkt, jest M. Już zobaczcie, że wszystko się nam tutaj pozałączało, ale mamy przełączyć w Richtung V, czyli dajemy w Richtung V. Dobra. Punkt numer 2, to już jedziemy tutaj od góry. Punkt numer 2, Luftpresser einschalten. Luftpresser to mamy tutaj z lewej strony, taki przycisk, i trzeba go dać do przodu. Sprężareczka powinna nam chodzić, dzięki temu będziemy mogli podnieść pantografy. Ok, punkt numer 3, Bügelheben, czyli tłumacząc na język polski, podnieść pantograf. To jest ten przycisk, akurat wygląda on tak samo jak na Vectronie. Jak damy go do przodu, zobaczcie, że teraz tutaj na tym monitorze nie ma żadnego napięcia, ale jak dam do przodu, postaram się to pokazać, to o, widzicie, jak szybciutko. Oczywiście w realu nie wygląda to tak szybko, pantograf nie podnosi się w ułamku sekundy, ale na symulatorze mamy już 15 000 V w sieci, to znaczy, że pantograf jest podniesiony. Następny punkt, punkt numer 4, Hauptschalter einschalten, czyli załączyć wyłącznik szybki po naszemu. Tu mamy jeszcze Hauptschalter aus, ale jak damy tutaj ten środkowy przycisk, to nam to powinno ładnie do przodu. O, i widzicie, zmieniło się światełko i mamy teraz Hauptschalter eingeschaltet. Gut. Lecimy dalej. Punkt numer 5, punkt 5, am Zugfunk, Zugdaten, Taste 9 drücken, Zugnummer, Taste 1 eingeben, mit Taste E bestätigen und anmelden, Taste 5. To, jak to funkcjonuje, pokazywałem już Wam przy okazji obsługi lokomotywy BR-193, czyli popularnego Vectrona. No ale tutaj też musimy to zrobić. Czyli tak, punkt numer. Jak coś nam tutaj źle się nadusi, to możemy zawsze cofnąć. Numer 9. Wciskamy numer 9 i cuk numer. To jest punkt numer 1. Cuk numer. I teraz jaki numer? Numer naszego pociągu dzisiaj będzie 77144. No to spróbujemy go wprowadzić. 7, 7. O, nie zawsze to. 144. Gdyby nam się tam coś
złego nadusiło, to oczywiście możemy tą strzałeczką, czyli tutaj 14 naduszamy. I jak widzicie, nam ładnie tutaj cofa. Możemy ewentualnie zrobić korektę, gdyby coś potrzebne było 5. Ale my jedziemy 144, więc dajemy 7,7144 i naciskamy oczywiście Enter i na końcu piąteczka, czyli Unmelden. I czekamy, aż nam się te dane wprowadzą. Unmeld bookings erfolgt. To znaczy, że numer pociągu do radia jest wprowadzony. Co dalej? Punkt numer 6. Sechs am Ebola-Taste 1 drücken Zug Nummer 1 geben und Fahrplanladen. Taste E und Zurück Taste G. Also szukamy tutaj numeru naszego pociągu. Mieliśmy wprowadzić Zug Nummer 1. I też tutaj wprowadzamy numer. Żeby skasować tą jedynkę, bo nie wiem, czy widzieliście, mam tutaj teraz dwie jedynki, to nacisnąłem dwa razy C. Raz skasowała się jedna jedynka i drugi raz skasowała się druga jedynka. Teraz mamy dobrze puste pole, 7,7144. No to to, robimy to samo. 7,7100. Nie zawsze tutaj na duszę, bo robię to przez telefon, patrzę na monitor 144. No i oczywiście Enter. I już nam się tutaj załadował rozkład jazdy, więc jeszcze raz naciskamy Enter. I już mamy nasz rozkład jazdy ze stacji Puszwic. Oczywiście możecie sobie przewijać do stacji końcowej, zapoznać się z trasą, żeby później wiedzieć mniej więcej, gdzie będziecie jechać. Ale cofamy to do stacji Puszwic, do stacji początkowej, z której będziemy jechać. Dobra. Jak mowa o rozkładzie jazdy, to jeszcze wam pokażę, że tutaj zawsze leży, są takie trzy dokumenty, które musicie po prostu mieć, czyli tak, wgląd do Streckenbuch, też musicie odszukać Puschwitz, to na pierwszej stronie można odszukać mapę, tu akurat Puschwitz i zobaczcie, że jest linia 49. Tutaj szukacie też linia 49 Puszwic. No i oczywiście szukamy linii numer 49 51 48 i jest 49. Dobra, to Streckenbuch mielibyśmy gotowy. Podobnie też jeśli chodzi o La. To już nie będę tam krok po kroku, tylko pokażę wam, że jest 49B od Puszwic. I tutaj powinno być też 49A w kierunku Puszwic. Ale my jedziemy od stacji Puszwic, więc mamy 49B. Ten musimy wybrać. No oczywiście jeszcze z obowiązkowych dokumentów na wyposażeniu lokomotywy są rozkazy, które w razie potrzeby będziemy musieli wypełniać, gdyby nam dyżurny ruch dyktował w szczególnych przypadkach. Czyli tak, Streckenbuch nie musi być na widocznym miejscu, musi być w kabinie, ale niekoniecznie otworzony, ale La oczywiście musi być otworzony. No i wiadomo, że potrzebujemy zawsze Bremszettel i Wagenlistę. To takich kilka obowiązkowych dokumentów, które musimy mieć podczas jazdy w kabinie. Dobra, lecimy dalej. Czyli tak, Zugfunk punkt 5 mamy już zrobiony, punkt 6 Ebola też. Tyfon prüfen,
to akurat możemy sobie tutaj się pobawić. Chodzi o to, żeby sprawdzić sygnał dźwiękowy lokomotywy. Działa. Jest on po prawej stronie. Więc wszystko jest w porządku. Następny punkt, punkt numer 8, 8, Richtungsschalter in Stellung M bringen, Führerbremsventil abgesperrt. Czyli chodzi o to, żeby sprawdzić tutaj szczelność lokomotywy, no bo z pociągiem robimy to trochę inaczej. Czyli musimy robić tak zwany full Zustandskontrolle na 10 sekund. Trzeba odciąć główny zawór maszynisty. Czyli punkt 8 i punkt 9 robimy w ten sposób. Dajemy Richtungsschalter w położenie M. Dzięki temu... A, przepraszam, bo jeszcze nie zauważyłem, że w przewodzie nie mamy 5 atmosfer. To muszę dać tutaj w położenie F, czyli fart. Teraz poczekam jeszcze, aż nam się tutaj do 5 atmosfer wyrówna. No i pięknie. Jak widzicie, lokomotywy niektóre są wyregulowane, że mają 4,9. Dobra, to teraz dajemy w położenie M na 10 sekund i przez 10 sekund obserwujemy, czy nie jest, nie widać żadnego spadku, jeśli chodzi o przewód główny. Jeżeli nie zanotujemy żadnego spadku, to znaczy, że lokomotywa jest wystarczająco szczelna i możemy z powrotem dać w Richtungsschalter. Dobra, to mamy ten punkt 8 i 9 załatwiony. Richtungsschalter in Stellung V bringen, czyli znowuż zawór główny maszynisty mamy załączony. Teraz direkte bremse, punkt numer 11, direkte bremse stufenweise anlegen. C-druck muss steigen. Direkte bremse to jest tutaj ten po prawej stronie, a C-kamer, czyli tutaj musimy obserwować, jak nam będzie rosło ciśnienie. Stufenweise, to znaczy, że tak możemy sobie hamować na 3 razy. Zobaczcie. Na przykład naruszamy raz i obserwujemy tutaj, jak nam rośnie ciśnienie. I znowuż naduszamy drugi raz i znowuż obserwujemy ciśnienie w cylindrze hamulcowym. No i nadusimy teraz już tak maksymalną wartość. Powinna nam wzrosnąć do 4 atmosfer. No i zobaczcie, że ciśnienie w cylindrze hamulcowej. Mamy 4 atmosfery. No i teraz tak samo Stufenweise lösen, bo tutaj mamy punkt 11, Stufenweise anlegen und 12, punkt 12, direkte bremse Stufenweise lösen, C-druck muss fallen. Czyli teraz odwrotnie dajemy do przodu i obserwujemy, jak ciśnienie nam spada, czyli lokomotywa luzuje. Jeszcze raz damy do przodu. No i widzicie, jak wskazóweczka pięknie idzie w kierunku zera. No i przytrzymamy. I już mamy zero. Oczywiście, żeby to wykonać, to lokomotywa musi być zabezpieczona. A to Wam pokażę, jak to wygląda. Czyli musicie się upewnić, że Federspeise bremse jest angelegt. Czyli hamulec sprężynowy jest, jakby tak przetłumaczyć, przyłożony. Lokomotywa jest zabezpieczona przed
z biegnięciem. To jest bardzo ważne. Zanim zaczniecie luzować lokomotywę, to ten fader w pasie bremsy musi być angelaked. Dobra. Następny punkt. Indirekte bremse, Dreizehn, punkt 13. Indirekte bremse mit 0,8 bar anlegen. C-druck muss steigen. Czyli mamy w przewodzie głównym 5 atmosfer. Musimy tą wartość obniżyć o 0,8 bara, żeby to już robimy tym zaworem, to jest główny zawór maszynisty, Führer Bremsventil, i tak mniej więcej o 4 poziomy musimy obniżyć. Zobaczcie, to jest 1, 2, 3, 4 i tutaj obserwujemy, co się dzieje. Czyli widać, jak w przewodzie głównym żółta wskazówka będzie się obniżała o 0,8, a oczywiście w cylindrach hamulcowych ciśnienie nam rośnie, lokomotywa i tym razem cały pociąg nam hamuje. No oczywiście próba hamulca przy pociągu to jest zupełnie inna sprawa. Może innym razem Wam wytłumaczę, pokażę. Dobra, tu się ładnie obniżyło. Prawie 0,8. Jeszcze jest szum powietrza, więc troszeczkę się obniży, ale dobra. No to teraz dajemy następny punkt. Co to będzie? Indirekte, punkt 14. Indirekte bremse lösen. C-druck, bremszylinder, druck muss fallen. Czyli dajemy teraz do przodu, główny zawór maszynisty dajemy do przodu. Tu bardzo ważne, żeby ta kreseczka była na F, czyli tak zwany fart, Stellung jazda, bo inaczej nie ruszymy lokomotywą, pociąg będzie zahamowany. Ale widzimy, że znowuż nam ciśnienie rośnie do 5 atmosfer, a w cylindrach hamulcowych spada nam do zera. Troszeczkę to trwa, trzeba cierpliwości, ale nie ma się co spieszyć. Na wszystko jest czas. Oczywiście, jak będziecie wprowadzać dane już kilka razy, nabierzecie takiej wprawy, że zrobicie to szybciej ode mnie. Dobra, tutaj jeszcze Wam pokażę, jest tak zwany Angleicher, czyli po jakimś takim pełnym hamowaniu albo po Schnellbremsung możemy w celu wyluzowania podwyższyć w przewodzie do 5,3. No, na przykład jak naduszę, to zobaczcie, że wskazóweczka idzie do przodu. Wiemy, że maksymalna dopuszczalna wartość, jaką możemy podnieść, to do 5,5. Wtedy mamy taką pewność, że wszystko nam ładnie wyluzowało, a lokomotywa samoczynnie reguluje później stopniowo ciśnienie w przewodzie z powrotem do 5 atmosfer. Dobra. To mamy tutaj teraz tak, indirekte bremsy, to mamy zrobione. 15, 15, am MFA Zug Bessie Drücken, Taste 4 plus Enter, nun Zug, czyli Zug numer, Triebfahrzeug numer, Taste 2 Drücken. Dobra, to wprowadzamy teraz do tego komputera po lewej stronie, obok radyjka, wprowadzamy numer pociągu i numer maszynisty, czyli Zug Bessie. Naciskamy czwóreczkę i dajemy Enter. I tutaj naciskamy dwójeczkę, Triebfahrzeug i Zug numer. Dobra, zobaczcie, nam się pojawił 77144, czyli to jest ten numer, który... ale jakbyśmy chcieli 77144, dobra, Zug numer Übernehmen i numer maszynisty, czyli tam załóżmy kraj, Niemcy, czy tam Polska i ostatnie 40187, ostatni numer cyfry, 4 cyfry Waszej licencji maszynisty. Oczywiście zatwierdzamy to wszystko, Enter, i mamy wprowadzony numer pociągu i numer maszynisty.
lecimy dalej. Czyli tak, punkt 16 mamy załatwiony. Siebzehn, 17 punkt. Erneut zu Text. Drucken, Taste 4, CDE, Taste. Bremsstellung eingeben, 18, 19, Bremsunterstell. 20 Zuglänge, czyli punkt 20, eingegeben, aufrunden. 21 Fahrplangeschwindigkeit eingegeben, Eingabe, 2 Taste L drücken und mit Wachsamkeit Taste bestätigen. Czyli wprowadzamy wszystkie tutaj nasze dane do PCB, do komputera. Dobra. No to tak, zaczynamy od punktu numer 4, Zugbesi. Dobra. LCB, PCB. I oczywiście CDE. I mamy. Tu nam wszystko ładnie pasuje. Czwóreczka to jest ruch towarowy. Dobra. Tutaj dalej mamy BRH. To musimy sprawdzić na karcie próby hamulca. Mamy 85. Fenunmachcyś. Jaką wartość wybrać? Jak mamy 85, możemy się posiłkować tutaj przygotowaną w komputerze tabelą. O, wiemy, że pociągi towarowe mają czwóreczkę, czyli ten Bremsart. Czwóreczka jest. Dobra. I teraz dajemy tutaj następny. Oj, przepraszam. Jeszcze raz tutaj wejdę. Zugbesi, PCB, CDE. Poczekamy. Dobra, tu mamy czwórka. Zostaje czwórka. Tutaj teraz te BRH, żeby sprawdzić. Mamy 85. Szukamy, gdzie jest nasze 85. Czyli jest między 76 a 95. To musimy wprowadzić BRH 80. To naciskamy teraz Curik. O, i tutaj w zasadzie musimy powtórzyć to, co jest wprowadzone. 80. Długość pociągu, no to patrzymy na kartę próby. Länge, szpalta numer 13 i 617. Oczywiście tą wartość zawężamy do pełnej dziesiątki, czyli wprowadzamy 6,20. Prędkość maksymalna, no to musimy pobiec do rozkładu jazdy. Tutaj naciskamy ten przycisk numer 2 FSD. I zobaczcie, nam się tutaj wyświetlają wszystkie dane. Dopuszczalna długość, MBR, dopuszczalne brutto, rodzaj lokomotywy, dzień, w którym kursujemy, no i prędkość maksymalna, prędkość 100 na godzinę. Tu naciskamy ósemeczkę, żeby wrócić do rozkładu jazdy i wprowadzamy 100 na godzinę. To jest tak, 1, i 0, i oczywiście zobaczcie, już nam się tutaj świeci. I jeszcze raz, i waksam testę. I nam się tutaj wszystko ładnie wprowadziło. Zobaczcie, że 70 na godzinę już. To jest taka zwana prędkość, którą mamy pod nadzorem. I wracamy do Grundbild. Czyli wciskamy ten przycisk numer C. OK. Co tutaj jeszcze mamy? Punkt numer 24. 24. Taste 8. Prüflauf CDB PCB starten. Bardzo ważna czynność. Czyli musimy zrobić kontrolę PCB. Za każdym razem trzeba to robić. To jest obowiązek w Niemczech. Naciskamy znowuż tutaj jedyneczka i ósemka Prüfen. Zobaczcie, że jest napisany Prüfen. I obserwujemy. Wszystko nam tutaj świeci. Zwangsbremsung jest.
Trzeba zaobserwować spadek powietrza w przewodzie głównym. Rzeczywiście był. Lokomotywa ze składem nam hamuje. Troszeczkę to trwa, ale nic nie robimy. To się dzieje automatycznie. Jak kontrola PC2 dobiegnie końca, to ciśnienie wróci w przewodzie głównym do 5 atmosfer. A tu będzie się z powrotem paliło 70. No i widzimy. Tu już jest koniec. I na tym wraca do 5 atmosfer. W przewodzie głównym. Dobra. No i super. Okej. To mamy ten punkt 24 zrobiony. I 25, tak jest. Tu jeszcze podkreśliłem Zifaproofen, czyli musimy skontrolować również czuwak. Solang gedrückt halten bis zur Zwangsbremsung. Pokażę Wam, gdzie jest przycisk. On jest tutaj w nogach. To jest ten przycisk. I musimy go... Na postoju go nie wduszamy, oczywiście. Jego mamy wduszonego podczas jazdy. Ale żeby skontrolować Zifę na postoju, to trzeba go nadusić. Nie ten, bo to, słuchajcie, to jest trąbka sygnałowa. Tylko ten duży przycisk naduszamy i w takim naduszonym stanie przytrzymujemy i czekamy, aż będzie Zifa Zwangsbremsung. Najpierw się pojawi kontrolne światełko po prawej stronie, takie białe. No jak widzicie, też potrzeba trochę cierpliwości. O, już się pojawiło. I jest Zifa Zwangsbremsung. Znowuż mamy spadek w przewodzie, wszystko nam z powrotem hamuje. Teraz, żeby się z tej opcji uwolnić, to trzeba puścić i ponownie nadusić. I po raz kolejny nam się wszystko popełnia. Ale przycisk czujności mamy. Przepraszam, nie przycisk czujności, tylko urządzenie Zifa, czyli czuwak potoczny, mamy sprawdzony. Grundbild tastet se drücken. To już zrobiłem. Tutaj był napis Grundbild, taste C, drücken. Już jest to zrobione. Następny punkt, 27. Jeżeli nie mamy oczywiście uprawnień LZB, no to trzeba LZB wyłączyć. To przy okazji Wam pokażę tutaj, jak to funkcjonuje. Tu mamy wyłączniki. Wystarczy coś tam nadusić, żeby się wyłączyło. Podobnie Zifę możemy wyłączyć. To nam się włącza. Zifa Absperrhahn. Gdybyśmy nie mogli wyluzować, to można wyłączyć. Podobnie też z PCB Absperrhahn. Tutaj nam to ładnie pracuje. Hauptschalter. Zifa Hauptschalter, wystarczy nadusić i nam się to wyłącza, ale my potrzebujemy oczywiście załączone. Tu mamy jeszcze jedną taką planszę, gdybyśmy chcieli coś tam powyłączać, Zugfunk, baterie Hauptschalter, Buchfahrplan, albo komputery powyłączać. O, tutaj ważne też, żeby mieć prawidłowo na lokomotywie nastawione hamulec, czyli mamy teraz na G, gdybyśmy chcieli na P albo na R, no to w taki sposób to się przełącza, ale my potrzebujemy na G.
Tu jeszcze, gdybyśmy musieli zabezpieczyć przejazd, zepsuty przejazd kluczykiem HET, czy tak zwanym DB Einundzwanzig, to tu nam się wyświetli ten kluczyk i będziemy mogli go obsłużyć. Dobra, ale teraz to nie funkcjonuje, no bo nie stoimy przed żadnym przejazdem zepsutym, więc wracamy do punktu wyjścia. Ok, tu już mamy z powrotem 5 atmosfer. Następny punkt, direkte bremse anlegen, czyli hamujemy direkte bremse, czyli trzeba lokomotywę zahamować. Dobra, mamy zahamowaną. To trzeba zawsze sprawdzić dla bezpieczeństwa. Musi być tutaj ciśnienie w cylindrach hamulcowych. Federspeise bremse lösen, czyli punkt numer 29, no i 20. Czyli jak mamy lokomotywę zahamowaną, ona nam nie ruszy, możemy teraz wyłączyć Federspeise bremse. To tutaj mamy ten Federspeise bremse. Musimy go wyluzować. Teraz jest anlegen, się świeci, to słabo widać, ale jak naciśniemy lösen, to górne nam światełko pomiga i zgaśnie. O, teraz widzicie. Gdybyśmy chcieli zahamować sprężynowy, to naciskamy i nam się sprężynowy załączy. A jak chcemy go wyluzować, to wciskamy tutaj lösen i jest wyluzowany. Dobra. Wracamy do naszych punktów. Federspeise bremse lösen. Anfahrprobe. Lokpflug. Wagenzug. Rollprobe. Nurlok. Dobra. My teraz jesteśmy z pociągiem, więc wiadoma rzecz. Jak stoicie na stacji i chcecie zrobić samą lokomotywą, tak zwaną rollprobe, albo podciągnąć pod semafor na stacji, to musicie mieć zgodę dyżurnego ruchu. W tym celu trzeba tutaj na radyjku nacisnąć dwójeczkę i tu mamy słuchaweczkę, która nic tutaj nie wduszamy, wduszamy tylko przy notrufie, która umożliwi nam rozmowę z dyżurnym ruchu. No to słuchawkę już mam. To teraz nacisnę tą dwójeczkę. O, już nam dzwoni do dyżurnego. Oczywiście nikt słuchawki nie podniesie, ponieważ w dyżurnym ruchu jestem dzisiaj ja. Dobra. Jak chcemy zakończyć połączenie, załóżmy, że już mamy zgodę od dyżurnego ruchu, to odkładamy słuchawkę. I tutaj kończymy rozmowę przyciskiem 0. Gdybyście chcieli używać podczas jazdy AFB przy słuchawce, jego dajecie na jedynkę. Słyszeliście, że AFB jest załączone. Jak to funkcjonuje? To jest taki zwany tempomat. A teraz jest, widzę, ustawione na 75. Gdybyście chcieli go używać, zobaczcie, przykładowo, żeby nie przekroczyć prędkości na najbliższym odcinku, to mamy tutaj 60, czyli możecie sobie ustawić tą prędkość na 60. Robimy to w ten sposób, że tutaj przekręcamy i albo, zobaczcie, jak dam do przodu, to będzie żółta strzałeczka szła, zobaczcie, do przodu. Jak będę ją cofał, teraz ją cofam i zobaczcie, żółta. I postaram się ustawić tak centralnie na 60. Puścić, już nie trzeba przekręcać i AFB mamy ustawione i w tym momencie już nam lokomotywa nie przekroczy prędkości 60 na godzinę, tylko będzie utrzymywać. Gdybyśmy chcieli podczas jazdy sobie później przełączyć na 100, no to też możemy to zrobić, czyli przekręcamy, dajemy na 100, puszczamy i jedzie cały czas 100 na godzinę.
Ale my AFB teraz nie potrzebujemy, więc ja sobie to wyłączę. Dobra. No i jak jest wyłączone, można go dać tutaj w pozycję 0. Dobrze. Tak jak mówiłem, mamy już zgodę dyżurnego ruchu, żeby zrobić, żeby podciągnąć tutaj pod semafor. Jeżeli chcemy jechać, no to oczywiście trzeba przede wszystkim troszeczkę dać tutaj jazdy do przodu. To trzeba wdusić i tutaj nam się powinno, o widzicie, powinno nam się tutaj i wtedy luzujemy. Teraz już ZIFE trzeba być, cały czas musi być naduszona, bo podczas jazdy to jest tak zwany czuwak pasywny, musi być cały czas. No i dobra. To taka kolejność. Najpierw troszeczkę dajemy jazdy, później luzujemy, żeby nam lokomotywa nie uciekła. No i zobaczcie, że powolutku. Czyli tak zwany anfarprobe czy lorprobe, dajemy niewielką ilość jazdy, później dajemy z powrotem do zera i sprawdzamy, czy nam się ładnie to delikatnie nam podjeżdża. Czyli widać, że wszystko ładnie wyluzowało. I to jest ostatni punkt. Praktycznie jesteśmy gotowi do odjazdu, czyli możemy głosić dyżurnemu ruchu, że jesteśmy gotowi do jazdy. Dobra, to ja tutaj zahamuję. I oczywiście podczas postoju nie dusimy ZIFE. No to tyle, co wam mogłem tutaj pokazać. Życzę wszystkim powodzenia przy najeździe symulatorze, a jeszcze bardziej powodzenia, gdy będziecie jeździć tą lokomotywą już po liniach kolei niemieckich. Serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.